Dobra, jesteśmy już tutaj. Mamy też tam ziomeczków. Maćka, Amelię i Krzysia. Nie wiem, nie słychać was jak coś. O, siema. Słyszeliśmy. Miło słyszeć. Dobra, a więc powoli będziemy zaczynać, myślę. Także zaczniemy sobie od medytacji. Nie będziemy się jakoś tutaj... może sobie jakieś bardzo krótkie słowo wstępu. Chodzi o to, że... Dobra, tak naprawdę, żeby się nie rozgadać. W każdym razie dość ważną rzeczą w praktyce buddyjskiej jest jakby takie konsekwentne wprowadzanie zdrowych treści do umysłu i wprowadzanie zdrowych nawyków. Można to nazwać takim pozytywnym warunkowaniem. I właśnie w medytacji samatha też to robimy, ponieważ medytacja samatha, czyli uspokojenie umysłu, jakby taką techniką, którą, techniką, nie wiem, czy to dobre słowo, metodą bardziej, czy może aspektem tej medytacji, który staram się praktykować, jest właśnie po prostu nakierowanie świadomości, na, czy też uwagi na jakąś przyjemną vejdanę, gdzie vejdana oznacza jakby odcień jakby taki odczuciowy za każdym doznaniem, nie tylko jakby fizycznym, ale też w sensie nie tylko cielesnym, dotykowym, ale też wzrokowym, słuchowym, że każde doznanie może być nieprzyjemne, neutralne, przyjemne, być może ambiwalentne i żeby po prostu kierować tam, gdzie jest przyjemnie. I właśnie na tym polega właśnie cała ta medytacja, że płyniemy sobie po prostu z tym, co przyjemne i spokojne, i piękne, i tak dalej. I to już jest ten proces warunkowania, ponieważ jakby uczymy swój umysł kierować ku temu, co przyjemne, a nie ku temu, co nieprzyjemne. I jest to, uważam, absolutnie bardzo ważne, ponieważ... I ponieważ dlaczego, to już powiem potem, bo jakbym teraz zaczął o tym gadać, to bym nie skończył. Więc lepiej się zatrzymam tutaj, jeżeli mamy tą medytację zrobić teraz, bo myślę, że jakbym chciał to wytłumaczyć, to gadałbym z półtorej godziny, ponieważ jest to, łączy się to absolutnie ze wszystkim. Ale nie musimy tego na ten moment teraz tego wszystkiego tłumaczyć, także przyjmijcie sobie wygodne pozycje medytacyjne. Na szczęście nikt z obecnych nie jest totalnie początkujący, także nie muszę tłumaczyć takich rzeczy jak pozycje, czy jak macie siedzieć i tak dalej. Przypominam tylko, że możecie zmieniać w trakcie pozycji ile razy chcecie i nie musicie się ograniczać do pozycji siedzących. Możecie sobie półleżące pozycje, leżące, jakie wam się tylko podobają. Także nie krępujcie się położyć, jak ktoś będzie zmęczony. I dla tych, co byli na ostatnich warsztatach, to przypominam, że medytację powinno wypełniać rozumienie tego, że właśnie nic nie robienie to jest najwyższa rzecz we wszechświecie. Dlatego i tak naprawdę nie ma nic do zrobienia w tym świecie. I jak dojrzejemy do tego, że nie ma nic do zrobienia, wtedy wszystko samo się ułoży, czyli zostaniemy oświeceni. Dlatego już teraz próbujemy się warunkować właśnie na takie podejście, że nie ma nic do zrobienia szczególnego. Dlatego po prostu przymknijcie oczy, rozluźnijcie się. Kiedy tak przymkniecie oczy i się rozluźnicie, to zauważcie, co zostaje.
I właśnie zostaje chociażby pole wrażeń. Tak zwana rupa, pole form. I właśnie te formy są bardzo różne. Dotykowe, wzrokowe, słuchowe, wewnętrzne, zewnętrzne. No i też sankary, czyli właśnie wola. I właśnie to zależy też od tego, ile już medytujecie. Jeżeli jesteście dobrze wprawieni w medytacji buddyjskiej, to z reguły już od początku medytacji sankary, czyli wola, zaczyna być wyłączana. Że macie tą głęboką świadomość, że nie musicie nic zrobić. Ale jeżeli ktoś nie jest w tym wprawiony, to z reguły sankara też jest obecna w tej chwili i zaczyna tworzyć jakieś nowe pomysły. Co by tu zrobić? Po co tu jestem? Co muszę tu osiągnąć? Zarówno dzisiaj, jak i na tej konkretnej medytacji, w tej chwili. Jedno z takich fundamentalnych prawd jest to, że to pole wrażeń jest zawsze obecne w jakiejś formie. I że część z tych wrażeń będzie przyjemna, część nieprzyjemna, część neutralna. Różnie bywa w różnych chwilach. W każdym razie każdy chce, żeby to pole było przyjemne albo przynajmniej neutralne. Albo neutralne. Niektórzy wolą neutralne od przyjemnego, to też zależy. Natomiast raczej nikt nie chce, żeby było nieprzyjemne. I tutaj możemy się odnieść do pierwszego filaru praktyki, czyli praktyki dobroci, moralności, miłości, współczucia i tak dalej. Jeżeli są jakiekolwiek doznania, to właśnie przekierować uwagę na to, co przyjemne, co jest wyrazem miłości do tej chwili i nakierować takie naprawdę uczucie współczującego ukochania do wszystkiego, co zmęczone, trudniejsze i po prostu objąć to tej medytacji. Jakby przytulić to, co przyjemne, z tym, co na przykład zmęczone, czy nieprzyjemne. I pozwolić się jakby temu regenerować. I nawet w tym zmęczeniu, czy w tej irytacji kierować to wszystko ku temu, co przyjemne. Więc można sobie to zwizualizować w ten sposób, że wszystkie doznania cielesne, które czujecie, tam gdzie czujecie przyjemność, są takie białe światła, tam gdzie jest zmęczenie, na przykład możecie sobie wyobrazić, że jest szaro. I po prostu to światło zaczyna jakby obejmować to szare. To jest tylko metafora. Żeby to poczuć po prostu na poziomie uczucia, na poziomie dotyku. I potem to jest tak, że to naturalnie się tworzy taka chmura przyjemnych doznań. I ta chmura może sobie płynąć swoim naturalnym rytmem. Rozszerzać się, pogłębiać, poróżniać jeszcze bardziej. I po prostu tak jak na przykład słuchając muzyki, słuchamy ciągłym przepływem wszystkich dźwięków. Tak samo w medytacji staramy się ciągłym przepływem
relaksować na tej chmurze przyjemnych doznań. I częścią tej chmury mogą być też doznania wizualne i słuchowe. Wszystko jest jednym ciągiem przyjemnego przepływu tej chwili. I nie ma nic do osiągnięcia, nic do zrobienia, pomijając to, że po prostu pozwalacie być w tej chmurze przyjemności. Coraz bardziej znikają myśli, zostaje muzyka, cisza wewnętrzna. Zanikają wspomnienia i zostaje wewnętrzne oko. Zanikają wszystkie irytacje i zostaje tylko przyjemność. I jeżeli jest tak, że wasza świadomość sama zapada się w taką błogą ciszę umysłu i przepływ błogości, to super. A jeżeli towarzyszą temu różne myśli, odczucia, wspomnienia, projekcje, to pozwalajcie im sobie płynąć naturalnym rytmem jak chmurki. Po prostu niech się wyrażają i centrujcie się przy okazji w tym uczuciu przyjemności. Obydwie drogi są super. Prędzej czy później ta druga i tak wejdzie na tą pierwszą. Pamiętajcie, że zawsze będą jakieś irytanty w medytacji, coś nie będzie niedoskonałe, ale w ramach tej niedoskonałości po prostu kierujcie świadomość ku temu, co przyjemne. A po jakimś chwili wszystkie irytanty i tak rozpłyną się w tej mgiełce przyjemności. Ostre cienie mgły znikną. Postarajcie się zapomnieć o wszystkich technikach, których się nauczyliście. I po prostu pójdźcie za odczuciem przyjemności,
przepływu odpuszczenia, spokoju. Uwolnijcie swój umysł. Niech po prostu płynie ku temu, co dobre, piękne, przyjemne. I coraz głębiej relaksuje się i rozluźnia w tą ciszę umysłu, przepływ błogości, przepływ tej chwili. I pamiętajcie, że nie ma granicy rozluźnienia. Można pogłębiać relaks coraz głębiej, głębiej. I każdy kolejny poziom może zrelaksować się jeszcze głębiej w nieskończoność. Nie ma większej przyjemności we wszechświecie niż ekstaza zrodzona z bardzo głębokiego relaksu i błogości, wypełniającej całą świadomość. I to słowo relaks niech towarzyszy całej tej medytacji. Relaks myśli, relaks ciała, relaks energii, relaks woli, relaks wszystkiego, co istnieje, w przepływ błogości i miłości. I w tym duchu praktykujcie. Życzę wam miłej i owocnej medytacji. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ z reguły jednym aspektem medytacji jest to przepływ rupy, przepływ form przyjemnych,
ale umysł po jakimś czasie zaczyna tworzyć różne wspomnienia i tak dalej. I żeby pogłębić tą medytację, można wspominać świadomie, czy projektować świadomie najprzyjemniejsze rzeczy, jakich doświadczyliście w życiu na poziomie duchowym. Największą błogość duchową, jaką przeżyliście, największy pokój, jaki mieliście w sercu, największe uczucie prawdziwej miłości, prawdziwej mety, wszystkiego, co najpiękniejsze, najwspanialsze, najbardziej przyjemne. Dla mnie na przykład jest to poczucie bezgranicznego, białego światła, pełnego pokoju, miłości, spokoju, błogości, piękna, wolności od wszystkich problemów, wszelkiego ducha. Po prostu czując najprzyjemniejsze doznania w swojej świadomości, ciągłym przepływem wspominam to uczucie. Jakby nasycam tym uczuciem tą chwilę, każdą komórkę doświadczenia, każdą komórkę świadomości. I tak samo wy, za pomocą waszych najprzyjemniejszych wspomnień, waszych najprzyjemniejszych projekcji, niech wasz umysł tworzy to, co najpiękniejsze, najwspanialsze i uczy się tego robić w każdej chwili ciągłym przepływem. I robicie tak do tego momentu, aż jest to okej, aż daje wam to pogłębienie, przyjemność. A jeżeli czujecie się zmęczeni tym procesem, wtedy po prostu wróćcie do nic nie robienia i po prostu bycia w przepływie. I jak znowu zalewa was umysł treściami, znowu zacznijcie wspominać, projektować to, co najpiękniejsze. I jak znowu się z tym zmęczycie, to znowu wracacie do nic nie robienia, więc jesteście zawsze z przyjemnym polem form, doznań. A kiedy możecie odpuścić, to nic nie robicie, a jak macie ochotę coś robić, to projektujcie to, co najprzyjemniejsze, najwspanialsze.
I zauważcie, jak się czujecie po takiej krótkiej medytacji. Zwróćcie uwagę na pole waszych wrażeń. Czy nie jest tak, że całe ciało stało się przyjemniejsze, muzyka stała się piękniejsza, wrażenie wizualne stało się piękniejsze, myśli stały się bardziej pozytywne. Oczywiście nie wszystkich musiało się to stać, ale zapewne w większości. W tej medytacji dzieje się tyle dobra, że to po prostu można, nawet nie wiem, czy pamiętam to wszystko, ale jedną z tych rzeczy jest to wgląd, że tak naprawdę to, czego wszyscy pragniemy, to jest szczęśliwa vejdana, czyli szczęśliwe uczucie, które jest za każdą formą. I to właśnie to szczęśliwe uczucie barwi całą rzeczywistość na przyjemną i dobrą. I zauważcie, że kiedy macie to uczucie, to nie ma w nas nienawiści, gniewu. Automatycznie pojawia się chęć tworzenia dobra i tak dalej. Dlatego w buddyzmie zawsze mówimy, że miłość do siebie jest miłością do innych, miłość do innych jest miłością do siebie. Ale wszystko, co robimy, warto robić właśnie z takim pozytywnym nastawieniem. I to będzie przechodzić, będę to bardzo wyjaśniał w tej mowie Dhammy, że nasz umysł ma moc kreacji i ta intencja sankara tworzy praktycznie całą rzeczywistość. Więc absolutnie fundamentalnym aspektem dobrego życia jest zdyscyplinowanie, nauczenie swojego umysłu, żeby tworzył dobre rzeczy. Przez dobre rzeczy mam na myśli wszystko, żeby wypływało z serca, które jest szczęśliwe i przyjemne. Dlatego Dhamma jest przyjemna na początku, w środku i na końcu ścieżki. Przy okazji dzieje się masa innych rzeczy, o których potem powiem. W każdym razie postarajcie się teraz zachować ten stan. Ten stan kierowania umysłu ku temu, co przyjemne, spokojne. Bez napinki, żeby cokolwiek osiągnąć, tylko odpuścić. Możecie rozluźnić swoje ciało w tym duchu. Nawet pijąc herbatę można przyjąć ją do swojego ciała z uczuciem, że o, dobra herbata będzie... wchodzić w moje komórki, leczyć, pobudzać. Pewnie zastanawiacie się, jak to pogodzić z tym całą mądrością o dukkha i tak dalej. Ale to właśnie jest tak, że jak już ktoś wie, że wszystko jest dukkha, to wreszcie może zacząć się tym cieszyć bez obawy, że... się zatraci w samsarze, tylko już idzie do nirwany, ale już szczęśliwy. Jest bardzo dużo paradoksów w praktyce buddyjskiej, którym zaraz się przyjrzymy. Okej, okay. Także wracajcie powoli. Zumiarze również. Właśnie zawsze na koniec praktyki absolutnie zawsze, pomijając jak już byście byli bardzo zaawansowani, no to trzeba zrobić taką refleksję nad praktyką. Czyli zastanowić się, co robiłem właśnie swoją sankarą lub brakiem sankary, czyli jak akty mojej uwagi, zwracanie uwagi na konkretne rzeczy, prowadziły do jakich stanów umysłu. I takie najprostsze właśnie rzeczy, jak zaniechanie dążenia wpłynęło na mnie. Jak skupienie się na przyjemności wpłynęło na mnie. Jak pozwolenie sobie na myśli w tle, kiedy skupiałem się na przyjemności, wpłynęło na mnie.
jak wydłużenie tego stanu nieporuszenia w medytacji wpłynęło na mnie. I w ten sposób będziecie się uczyć. I zauważcie też, co było w danym momencie medytacji, a co nie było. I czy kiedy mieliście najgłębszy moment medytacji, czy czuliście się jak wy? Czy mieliście wtedy płeć, imię, ciało ludzkie i tak dalej, czy może byliście bardziej taką przestrzenią Bogiego umysłu? I teraz każdy w ciszy niech się zastanowi nad tymi rzeczami. Okej, i ta refleksja służy dwóm rzeczom. Po pierwsze, dzięki niej odkrywacie ścieżkę do szczęścia, która jest wewnątrz was, niezależna od czynników zewnętrznych. A po drugie, jest okazją do wglądu, czyli do głębszej kontemplacji rzeczywistości. I tą ścieżką z reguły jest to, że po prostu zaczynacie widzieć, na co zwracać uwagę i jak kierować swoim umysłem, by był szczęśliwy i spokojny. I z reguły, jak już to jest tak, jakbyście odkrywali teren jakiegoś nowego lasu, po którego mieszkacie. Jeżeli już znajdziecie najlepszą ścieżkę, która prowadzi na drugą stronę, to zawsze będziecie z reguły chodzić tą najlepszą ścieżką, najszybciej, najbardziej przyjemną i tak dalej. I dokładnie tak samo jest w naszym umyśle, po prostu jak już będziecie mieć bardzo dużo medytacji na koncie, po prostu będziecie znać tą ścieżkę, która was prowadzi do tego takiego miejsca, gdzie jedzą bardzo dobrze, spokojnie i tak dalej. I właśnie ta przestrzeń jakby cały czas jest rzeczywistością tej chwili, ale przez to, że w głębokim relaksie zmienia się jakby rzeczywistość, ponieważ znikają takie myśli, które dotyczą codzienności i znika odczucie ciała i tak dalej, to bardzo odkrywa coś bardzo ważnego, że możecie zauważyć, że możecie istnieć bez poczucia ciała, bez poczucia siebie, bez poczucia ogólnie swojego ego i swojego takiego iluzji tego, że jesteście tym, kim wam się wydaje, że jesteście. Znaczy może wam nie, ale wielu ludziom się wydaje, że są ludźmi na tej planecie i tak dalej. A zaczynacie jakby docierać do oczywistej prawdy, że bardziej jesteśmy tą świadomością, która treścią umysłu jest nasze ego. I wtedy to otwiera wrota do bardzo głębokich
aspektów dhammy, do otwarcia się na misterium śmierci i tak dalej, bo czego się bać, jeżeli... Jak możemy się bać tak bardzo na przykład śmierci naszego ciała, jeżeli to ciało jest tylko treścią umysłu, która zawsze nigdy nie ma jakby innego istnienia niż po prostu bycia kolejną formą w umyśle i tak dalej. I taka zmiana tego trybu myślenia no, całkowicie transformuje nasze życie. I właśnie te warsztaty będą dotyczyć tego myślenia jakby. Pierwszy aspekt szlachetnej ścieżki sammadhi, czyli właściwy pogląd. Czyli w jaki sposób myśleć o świecie, że różni ludzie widzą te same formy, prawda? Załóżmy, że ktoś z ulicy wlazłby tutaj teraz, jakiś random, i zauważcie, że on patrząc na tą rzeczywistość, widziałby ją zupełnie inaczej niż my. I właśnie na tym polega bardzo duży aspekt praktyki buddyjskiej, że po prostu patrząc na ten sam świat, widzimy zupełnie inny świat. I właśnie ta zmiana percepcji jest absolutnie fundamentalna. Jakby ostatnio zrozumiałem też, jak bardzo. I to jest, zresztą myślę, że w toku tych warsztatów zrozumiecie jakby, jakim klejnotem jest dhamma i że tak być może zdacie sobie sprawę, że już jesteście gotowi na śmierć, na oświecenie i tak dalej, że jeżeli wejdzie w wasze struktury mózgownicy te sposoby myślenia o świecie, to tak naprawdę nie ma się czego bać, wszystko jest piękne i dobre. Zaraz to wszystko będziemy sobie tłumaczyć. Ale na razie myślę, że wystarczy. I myślę zrobić bardzo krótką przerwę. Toaleta plus dorobienie herbaty, dolewka herbaty. Postarajcie się jakoś dużo nie gadać, żebyśmy nie weszli w ten tryb znowu. Znaczy, jak tak trochę, to spoko. Chociaż i tak wiem, że zaraz zacznę się gadać jak najęci, jak na bazarze, ale whatever. W każdym razie, kto chce zachować ciszę, to niech się nie krępuje zachować ciszę. I zaraz sobie przejdziemy do mowy dhammy, jako że właśnie te warsztaty będą bardzo dhammiczne, w sensie będziemy więcej mówić i myśleć niż medytować, ale to też ma ogromną wartość. No, także izumiarze i realiści, przerwa chwilowa. Dzięki. A właśnie, pytania możemy zrobić już po omowie. O, i tak będzie tego, wszystko praktycznie wytłumaczę, także. A to, co zostanie niewytłumaczone, to będą pytania.